Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. Wdzięczność jest przejawem duchowej kultury człowieka i wyrazem pamięci o otrzymanym dobru. Wszyscy czujemy się dłużnikami wobec Boga, który dał nam istnienie, zdrowie i zdolności. Jesteśmy dłużnikami względem naszych rodziców, nauczycieli, wychowawców, przewodników, którzy na różnych drogach życia słowem przykładem kształtowali naszą osobowość, uczyli nas prawdy, miłości, poświęcenia dla braci. Zgromadzeni przy tym symbolicznym pomniku przypominającym świętej pamięci Macieja Berbeke, tragicznie zmarłego, prośmy dzisiaj gorąco Boga o światłość wiekuistą dla Niego, poświęcając ten pomnik. Boże Stwórco i Ojcze wszystkich ludzi, Ty posławiaj swojego Syna jako nauczyciela mądrości, która do Ciebie prowadzi. Ty nieustannie powołujesz i posyłasz zwiastunów swojego słowa, aby Twoje imię było uwielbione między narodami. Obdarz wieczną nagrodą nieśmiertelności i chwały naszych nauczycieli, wychowawców. Obdarz nią świętej pamięci Macieja Berbeke, którego dziś w szczególny sposób wspominamy. Którzy to także w chwilach, trudnych chwilach ojczystych dziejów strzegli prawdy, mądrości w sercach młodych. Sprawa, byśmy upamiętniając ich imiona na ziemi, mogli radować się ze spotkania z nimi w Twoim domu, nie ręką ludzką zbudowanym, lecz wiecznie trwałym w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Posłuchajcie, bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. Lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, którzy do Niego należą w czasie Jego przyjścia. Boże Ojcze, Twój Syn Jezus Chrystus przez swoją śmierć zniweczył naszą śmierć, a przez swoje zmartwychwstanie przywrócił nam życie. Zjednoczeni przy tym pomniku pokornie Cię błagamy, umacniaj naszą wiarę i nadzieję, kiedy będziemy się modlić za naszych zmarłych, za świętej pamięci Macieja i polecać ich Twojemu miłosierdziu. Sprawa, byśmy krocząc po naszych cmentarzach i przybywając przed te pomniki, pamiętali, że jesteśmy pielgrzymami w drodze do Twojego domu. Prosimy, przyjmij nas u kresu naszych dni i wprowadź do społeczności aniołów i świętych, gdzie razem z Twoim zmartwychwstałym Synem i Duchem Świętym będziesz dla swoich wybranych pokojem i światłością przez wszystkie wieki. A dziś zgromadzeni wołamy do Ciebie, Panie, obdarz życiem wiecznym świętej pamięci Macieja, który wierzył i starał się postępować według Twoich wskazań. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech pozostanie nad tym pomnikiem teraz i na zawsze. Niech Bóg, Ojciec Niebieski, napełni Was wszelkim błogosławieństwem
abyście byli święci i czyści przed Jego obliczem. Niech wam hojnie udzieli swojej łaski, niech was poucza słowem prawdy zawartym w Ewangelii Zbawienia i da wam bratnią miłość przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Szanowni zebrani na tej wspaniałej uroczystości w Mateńcowym Brzyżsku. W Polsce jest kilka znanych nekropolii. Ma Warszawa swoje Powązki, Kraków, cmentarz Rakowicki, Wilno, Rosen, Lwów, cmentarz Łyczakowski. A my mamy najmniejszą z nich wszystkich, ale równie znaną w całej Polsce, ten właśnie piękny Brzyżek. Jest tu wspaniałych pomników wiele, zarówno kamiennych, jak i drewnianych. Drewniane to są prawie że arcydzieła sztuki. Szkoły, liceum sztuk plastycznych, absolwentów, uczniów, profesorów, którzy tu na tym cmentarzu spoczywają. Świetnie się stało, że właśnie tutaj między nimi również mamy teraz nagrobek wykonany przez z inicjatywy uczniów liceum sztuk plastycznych na symbolicznym grobie Macieja Berbeki. Nie jest to jedyny symboliczny grób na tym cmentarzu, bo zarówno Mariusz Zaruski, dalej Kazimierz Dadej, tutaj mamy pomnik ofiar Katynia, Piotrek Malinowski, a więc jest ich kilka. Teraz przybył jeszcze jeden Macieja. O Macieju w większości zgromadzeni tutaj wszyscy wiecie, jego dorobek górski. Ja tylko może króciutko wspomnę, że w okresie złotego himalaizmu, czyli w latach 80., kiedy Maciej był w najlepszej formie, zdobywał bardzo trudne szczyty. Uczestniczył w wyprawie na PIK 29, następnie ma swoją drogę na Daulagiri z Ryszkiem Gajewskim, pierwsze zimowe wejście na Manaslu, z Maćkiem Pawlikowskim zimowe pierwsze wejście na Czoju. No, próbował wejść na K2, to się o mało nie skończyło wtedy tragedią 25 lat temu. Wtedy co prawda powiedział, że koniec ze sportem w Himalajach. I rzeczywiście po tej takiej nieudanej wyprawie powrócił i zaniechał wyjazdów sportowych. Ale zajął się wtedy przewodnictwem. A przewodnikiem, słuchajcie, był znakomitym. To był jedyny z przewodników, myślę, z tej grupy IVBV, którzy prowadzili na wszystkie kontynenty. Niektórzy specjalizują się tylko albo w Alpach, albo na Mont Blanc, albo w Kaukazie, albo w Tatrach. A Maciek prowadził na wszystkie z wyjątkiem Antarktydy. Nawet mu zabrakło tylko jednego szczytu, żeby miał koronę Ziemi. Właśnie Mont Hinsona na Antarktydzie. Ostatnia jego wyprawa na Nową Gwineę, na piramidę Karsztensa. Opowiada mi o niej. Akurat w ubiegłym tygodniu uczestnik tej wyprawy, który był z Maćkiem, jak schodziliśmy na Halę Gąsienicową, żeby tam wspominać, bo tydzień temu wspominaliśmy w Murowańcu Macieja i Tomka. Maciek był, potrafił w pewnych momentach jednak zrezygnować ze swoich ambicji górskich dla rodziny, dla dzieci. Czynił to wielokrotnie. No pierwszy raz, no może nie pierwszy raz, ale wtedy, kiedy właśnie po K2 już przestał wyjeżdżać. Ale również, o czym mało kto wie, może tylko nieliczni, również zrezygnował z ambitnych celów pozostania za granicą. W stanie wojennym w 1982 roku, kiedy razem z kolegami wyjechali niby na wyprawę w góry Alaski, koledzy zostali, a Maciek powiedział wtedy, ja do domu wracam. Mam tam żonę, mam żonę w ciąży, mam syna, ja do domu wracam. I wrócił, i wrócił. I dzisiaj wam tu nie pokażę, bo teraz deszcz pada na wernisażu. Pokażę zdjęcie wykonane wtedy w Chicago w 82 roku. Maćka podobnego, tak jak teraz Staszka tu widzimy, dokładnie w tych samych latach był. Które zdjęcie to otrzymałem miesiąc temu od kolegi ratownika, który przyjechał i specjalnie mi to zdjęcie ofiarował. To zdjęcie potem przekażę kiedyś Ewie i dzieciom.
Myślę, że to miejsce będzie przez nas odwiedzane nie tylko z okazji Dnia Zmarłych, Wszystkich Świętych, ale będziemy tu przychodzili jako ratownicy, przewodnicy. Będziemy rozmawiać z Maćkiem, bo Maciek jest wśród nas. Maciek odszedł tam na niebieską grań, ale Maciek jest również tu w tej chwili. Cieszę się, że tu tak licznie się zgromadziliśmy. Do zobaczenia, Maćku. Ja też niedługo się tam wybieram. Na ręce pana dyrektora Stanisława Cuchra składam gorące podziękowania dla całej dyrekcji Zespołu Szkół Plastycznych imienia Antoniego Kennera w Zakopanem. Szczególne podziękowania kierujemy dla nauczycieli, pana Andrzeja Mrowcy i pana Janusza Jędrzejowskiego za pomysł, projekt i wykonanie symbolicznego grobu naszego taty Macieja Berbeki. Dziękujemy młodzieży za zaangażowanie w prace przygotowawcze na starym cmentarzu. Czujemy ze strony szkoły ogromne wsparcie. Dziękujemy za to, a także za wasze serce i za pamięć o naszym tacie. To niezwykle pokrzepiające dla całej naszej rodziny. Krzysztof, Stanisław, Franciszek i Jan wraz z mamą Ewą. Dziękujemy. Serdeczny Bóg zapłać dla księdza Infułata za obecność. Ja chciałem usprawiedliwić księdza dziekana, bo on miał tu być, ale musiał pojechać na pogrzeb do Krakowa. Łączy się z nami także. Daj mu wierzę,
Panie dyrektorze, thank you.
tej strony. Zawsze Bóg, Polski Pan, Polski Bóg, na Bóg.
ale tytuł mam stała. Witam jeszcze raz wszystkich zgromadzonych. Jest wśród nas rodzina Maćka. Są władze miasta, burmistrz Janusz Majker, Mariusz Koperski, radny, przyjaciele. Nie sposób jest wymienić wszystkich, ale dziękujemy strasznie, że Państwo wszyscy przyszli. I oddaję głos temu. Szanowni Państwo, witam serdecznie. Tak jak Ania powiedziała, propozycję tej wystawy otrzymaliśmy rok temu w ramach festiwalu Inspirowane Górami. Miała wyglądać inaczej. To miał być cykl Maćka Prelekcji o jego górach i to miało być przetykane moimi pracami. Tą wystawę, którą teraz Państwo oglądacie, zarażał nasz syn Stasiu i może on mi opowie, jak do tego doszło. Tak. No, zabierając się za tą wystawę, myślałem, że to będzie trochę łatwiejsze zadanie. Razem z braćmi zeszliśmy do piwnicy po dwa pudła slajdów naszego taty i zaczęliśmy je przeglądać. Oczywiście większość tych slajdów znaliśmy, bo tata nam często wieczorami robił jakieś prelekcje, pokazywał nam i opowiadał, jak to było na Everestie, czy jak to było na Czoju. Więc te slajdy znaliśmy z tych takich dziecinnych, z prelekcji, jak byliśmy za mało lata, że tak powiem. Część slajdów była oczywiście pomieszana, a nie podpisana, więc to było trudne, żeby je pisać do jakiejś konkretnej wyprawy. Tutaj mi pomógł Leszek Korniszewski, któremu podesłałem kilka zdjęć z prośbą o właśnie powiedzenie, z jakiej wyprawy są te zdjęcia. On sam miał też problem. Siedział tam po nocy i próbował, porównywał razem ze swoimi slajdami, żeby właśnie mi pomóc w tej identyfikacji.